Finanse gminy Sępólno-Krajeńskie na 2019 rok są już znane i przyjęte w głosowaniu przez Radę Miejską. Ponad 20 zadań inwestycyjnych. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno-Krajeńskie na 2019 rok została przyjęta 11 głosami, 1 przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się. Z optymizmem można patrzeć w przyszły rok, jeżeli radni podejmują uchwały budżetowe. Justyna Janik, witam Państwa w telewizji regionalnej Kraina TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń grudnia w gminie Sępólno. A oprócz tego dziś w programie. Instalacja ławeczki niepodległości przy pomniku Chrystusa Króla. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie Zjednoczonej Polski. Zaczynamy jednak od dnia adwentowego, który jak co roku zorganizowano w Sępólnie na tydzień przed świętami. Jest to okazja do zaopatrzenia się w oryginalne, najczęściej ręcznie robione ozdoby i prezenty świąteczne. A wszystko przy dźwiękach rozbrzmiewających ze sceny kolęd i pastorałek. Szanowni Państwo, dzień adwentowy to już tradycja w naszej gminie Sępólno-Krajeńskiej. Od kilku lat mamy przyjemność z Państwem się spotykać przed świętami, przed Bożym Narodzeniem i składać sobie życzenia. Bardzo się cieszę, że Państwo tu jesteście. Dziękuję za Waszą obecność. I chciałbym w imieniu władz samorządowych gminy Sępólno-Krajeńskie złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego 2019 roku. Wszystkiego dobrego! Pozwólcie Państwu, że w imieniu radnych Rady Miejskiej, jak i własnym, dołączę się do życzeń Pana Burmistrza. Życzę Wam na te nadchodzące święta Bożego Narodzenia zdrowia, radości. Życzę szczególnej atmosfery, kiedy usiądziemy do stołu wigilijnego. Pewno kogoś przy nas zabraknie. Wspomnimy o nim. Życzę Wam bogatego gwiazdora. Rok 2018 dobiega końca. Zostało kilka dni. Na to już nie mamy wpływu, jaki on był. Dlatego życzę, aby ten rok nadchodzący, 2019, był lepszy od poprzedniego. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Życzę spełnienia marzeń tych najskrytszych, osobistych, zawodowych. Życzę, aby kolejny dzień roku 2019 był lepszy od poprzedniego. Myślę, że te nasze życzenia, Pana Burmistrza i moje, dotrą do wszystkich mieszkańców naszej gminy za pomocą mediów. Wszystkiego najlepszego. Thank you.
Na tym stanowisku to jest cała moja pasja, całe moje życie, bo rozkładam sobie szmatki w domu, gałganki i do momentu, aż nie powstanie taka postać, którą ubieram, tworzę, szyję od początku do końca. Także tutaj jest wszystko to, co jestem w stanie zrobić. Pani przed chwileczką kupiła taką laleczkę, drogie to jest? Nie, to zależy. Zależy z jakich materiałów, zależy czy to jest kupione, czy od dobrych znajomych, którzy znoszą mi wszystko, co mają, więc od tego zależy cena takiego wyrobu. A taka laleczka średniej wielkości, to jej zrobienie i ile to zajmuje czasu? To znaczy, jak pan widzi, tu jest wszystko zrobione, ubrane w dzianinkę, a taka dzianinka to są 2 dni. Do tego trzeba dodać jeszcze dzień takiego tworzenia tej postaci, czyli 3 dni takiej solidnej pracy. Ale to jest to, co ja tutaj eksponuję i mówię, że to jest pasja. To jest naprawdę pasja. Budżet zaplanowany bez żadnego deficytu to już właściwie nic dziwnego w Sępólnie Krajeńskim od ładnych paru lat. Tak też było i tym razem, bo zarówno wydatki, jak i dochody na 2019 rok są na poziomie 65 milionów złotych. Na inwestycje na tym etapie zaplanowano 6,5 miliona złotych, choć nikt nie ma wątpliwości, że ta kwota w ciągu roku zrobi się dużo większa. Tak, zostały zaplanowane tradycyjnie zadania inwestycyjne w projekcie budżetu na 2019 rok. Ponad 20 zadań inwestycyjnych. Znalazły się wśród nich oczywiście zadania związane z budżetem obywatelskim, czyli to, co mieszkańcy głosowali, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców. Mówimy tutaj o siłowni plenerowej i placu zabaw w Lutowie oraz o fragmencie miasteczka rowerowego w Sępólnie Krańskim. Ponadto zaplanowaliśmy środki finansowe na budowę i odnowę dróg. Będą budowane drogi zarówno na terenach wiejskich, jak i w mieście. Są też i środki zapewnione na rozbudowę naszej infrastruktury oświatowej. Tutaj mówimy o rozbudowie przedszkola numer 1, o pomieszczenia kuchenne i o rozbudowę, w zasadzie adaptację pomieszczeń w Lutowie. Stare mieszkanie, które jest już opróżnione, będziemy adaptowali na pomieszczenia klasowe dla najmniejszych dzieci. No i wreszcie chcemy zacząć rewitalizację naszego centrum, naszego miasta. Jesteśmy już po przetargu na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej budowlanej. Do marca spodziewamy się uzyskać pozwolenia i zgody wszelkiego rodzaju i wtedy możemy sięgnąć po środki unijne i zacząć rewitalizować nasze centrum, naszego miasta. To jest za przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólnie Krajeńskie na 2019 rok. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólnie Krajeńskie na 2019 rok została przyjęta 11 głosami, 1 przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się. Bardzo Państwu dziękuję za podjęcie tej uchwały. Będzie to pewnie trudny rok, już to widzimy, kończąc rok 2018, ale myślę, że jeżeli będziemy wszyscy mieli na względzie przede wszystkim dobro naszych mieszkańców, to również rok 2019 będziemy mogli powiedzieć, że udało się zamknąć pozytywnie. Właśnie, rok 2019, w związku z tym życzę Państwu szczęśliwego nowego roku. Życzę, żebyście Państwo spełnili swoje zamierzenia, te związane z pracą w samorządzie, jak i te w życiu osobistym, prywatnym. Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, bo to jest potrzebne każdemu z nas. No i szczęścia, wszelkiej pomyślności. Niech ten rok 2019 obdarzy Was wszystkim co najlepsze. Wszystkiego dobrego. I na sam koniec mamy jeszcze dla Państwa informację o ławeczce niepodległości, która tuż przed świętami stanęła przy pomniku wdzięczności ku czci Chrystusa Króla. Niech będzie to mały wstęp do podsumowania całego 2018 roku, który przecież w całej Polsce upłynął pod znakiem setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
A co oprócz tego działo się w Sępólnie przez cały rok? No myślę, że fajny taki akcencik, który realizujemy jako jedna z 230 gmin na terenie Polski. Skorzystaliśmy z projektu rządowego właśnie, wygraliśmy też konkurs na postawienie takiej ławeczki w Sępólnie Krajeńskim i myślę, że będzie to właśnie taka wisienka na torcie albo fajny akcencik związany ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Ławeczka oczywiście przy pomniku Chrystusa Króla, jak najbardziej we właściwym miejscu. Myślę, że będzie się cieszyła powodzeniem, szczególnie wśród młodych. Zadanie polega na przebudowie ulicy Przemysłowej. To zadanie dotyczy przebudowy całej drogi. Jest to odcinek 810 metrów bieżących. Ogłoszony po raz trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w naszym Centrum Kultury i Sztuki powiedzie się. Polska biało-czerwona z logiem naszego miasta i podpisem Sępólno-Krajeńskie 1920. Już wyjaśniam tu wszystkim, dlaczego 1920, bo w 1920 roku Sępólno-Krajeńskie jako miasto, jako te tereny, kraina odzyskała niepodległość. Łącznie tutaj z tą drogą dojazdową, a te wcześniej były zrobione w poprzednich latach. Ten zakres żółto-niebieski to jest obszar do zrobienia. Mamy nadzieję, że w tym roku do jesieni te ulice zostaną zrealizowane. Chodzi tutaj o ulice Kosaka, Kopernika, Wieniawskiego, Naukowskiej i Małcużyńskiego, końcóweczka, do tego jeszcze Kiepury. Chcemy zdążyć na ten sezon. Wszystko będzie zależało od wykonawców. Niestety tutaj pierwszy przetarg na pomosty nie powiódł się. Ogłosiliśmy drugi. To troszeczkę skraca nam czas na przygotowanie tego wszystkiego. No brakuje mi na pewno żuka strażackiego Smutka, tak? Czyli taki stary żuczek gdzieś do lat 70. Prace są w toku, jak widzimy wszystko jest na razie demontowane, rozbierane pod przygotowanie nowego wyglądu tej sali. Półtorej kilometra drogi właśnie nieutwardzone jeszcze jest do końca naszej gminy i w tym roku chcemy to zaasfaltować.
Jeżeli pan radny mówił, że trzeba słuchać głosów mieszkańców, no to ja słyszę głosy mieszkańców, ale aż boję się o tym mówić, bo głosy mieszkańców mówią, zbudujcie tam basen z kręgielnią, z fajnym miejscem noclegowym. Jakoś tak nie bardzo zrozumiałem słowa dyrektora, że boi się mówić o pewnych rzeczach. O tych rzeczach trzeba mówić. Moje małe blondyneczko, czy ty o tym wiesz? Tyle razy cię spotykam, w każdym moim śnie. Moje małe blondyneczko, czy ty o tym wiesz? Dyneczka, majteczki, chrobeczki, wszyscy Polacy, ale również i kilka nowości, zupełnych nowości z tego roku. Pole namiotowe teraz dopiero nabiera takiego prawdziwego obrazu, to znaczy zostanie wybudowane, to znaczy jest budowany, jest w trakcie budynek socjalny, gdzie będą prysznice, gdzie będzie miejsce, gdzie będzie można umyć sobie naczynia. Całe pole namiotowe zostanie oświetlone. Ale ma pan głęboką nadzieję, że to już jest ostatnie lato z tym pomostem? Ja wierzę w to, że to jest ostatnie lato z tym pomostem. Cieszymy się, że powstały te place zabaw, ponieważ były to wnioski naszych mieszkańców, szczególnie tam, gdzie nie było placów zabaw. Tam osłodzimy każdą imprezę, tak więc zapraszam smakoszy, waty i popcorn. Ile trzeba trenować, żeby pojechać na olimpiadę? Ja trenuję 10 lat, jeszcze nie byłam, więc myślę, że od małego. Te najlepsze tancerki to naprawdę od małego. Obecną prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, nie widzimy tutaj żadnych, że tak powiem, jakichś tam przeciwwskazań, żeby ten termin był zagrożony. Z tej też okazji jest już czynne pole namiotowe, wszyscy turyści mogą bezpłatnie, podkreślam, bezpłatnie korzystać z tego pola.
Prace trwają do zrobienia z 5 ulic na tym osiedlu. Jak trudno jest uzyskać zaufanie lokalnej społeczności. Są słowa krytyki i są słowa pochwały. I też dlatego z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować grupie tych osób, która doceniła jakby moją dotychczasową pracę. Ta przyszłość taka najbliższa, kilkumiesięczna zespołu Perfect, to czego się należy spodziewać? Jakaś płyta, co? Trochę alkoholu. Okay. Lista grzechów coraz krótsza. Miałem 10 lat, usłyszał o nim świat. Kaprysi dzisiaj w Sępólnie, ale damy radę. Damy radę, bo Sępólno ukraińskie jest po prostu perfekt. Już wiemy, że pierwsze sygnały o Sylwestrze są już też tutaj pani sołtys podawane, że Sylwester musi być w tej świetlicy, więc myślę, że obiekt jak najbardziej oczekiwany. Oczywiście, że fajnie. Ja zawsze do Sępólna wracam z wielkim sentymentem, ponieważ ja tu zaczynałem swoją karierę sportową. Na początku żeglowałem, później przyszedłem tutaj na salę, ciężary ćwiczyłem i stąd tak naprawdę tutaj się nauczyłem tego wszystkiego, poszedłem do Opola i tam się rozwinęła moja kariera. Państwo jeszcze są spoza Sępólna. Sikorza. To jest Sikorze czy Sikorza? Sikorz. A, z Sikorza, okej. Okay. To jest jeden Sikorz, okej. Okay. Pan tam sam mieszka, czy co? Sikorz, okej. Okay. Mamy Sikorz, dobra. Października zapraszamy na premierowy spektakl Don Quixota w tej nowo wyremontowanej sali. Będzie to pierwsza okazja do tego, żeby zobaczyć, jak efektownie i efektywnie została sala nasza wyremontowana. Wyjątkowo przeżywam, bo to jest pierwsze nasze publiczne otwarcie i poinformowanie nasz otoczenie, że o tym dziele, bym powiedział. W pewnym sensie tak. Przepraszam, że używam takiego mocnego wyrazu, ale to, co dokonała moja córka, to jest wielkie dzieło. Waldemar Stupołkowski, nowy, stary burmistrz, nowy burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję i korzystając z okazji bardzo chciałbym podziękować mieszkańcom za tak liczny udział w wyborach, za oddane głosy, za tak wysokie poparcie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
niech ta droga jak najdłużej mieszkańcom naszej gminy jak najlepiej służy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę i z najlepszymi życzeniami noworocznymi zachęcam do oglądania kolejnych programów w telewizji regionalnej Kraina TV.